Cześć, Michał Koper z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie z Londynu. Dzień po niestety przegranej walce Mateusza Masternaka z Chrisem Blamem Smithem. Pojedynek pewnie wszyscy widzieliście. Piękny boks w wykonaniu Mateusza Masternaka, no ale niestety koniec chciałoby się rzec taki jak zawsze, choć tym razem w takich dość dziwnych okolicznościach, o których za chwilkę sobie tutaj opowiemy. Wczoraj nie było okazji, żeby na gorąco ten pojedynek podsumować, więc no teraz. Wczoraj wrzuciłem tylko takie dwie emocjonalne bardzo rozmowy z Mateuszem Masternakiem, z Andrzejem Wasilewskim. Dziś czas na takie chłodne podsumowanie. Też powiem o tym, jak sytuacja wygląda aktualnie, jak wygląda ten krajobraz po bitwie, bo jak pewnie wiecie, Mateusz był wczoraj badany po tym, jak zgłosił tę kontuzję, prawdopodobnie żeber w narożniku, także zobaczymy, opowiemy sobie o tym, jak sytuacja wygląda. No i zacznijmy w zasadzie od tej kontuzji Mateusza Masternaka, bo to jest sprawa najważniejsza, sprawa kluczowa, bo przez tę kontuzję walka została przerwana i ten pojedynek, który tak pięknie się toczył, niestety trzeba zapisać jako pojedynek przegrany. Otóż tak, Mateusz po walce był badany dwukrotnie. Przy jednym badaniu byłem, to było takie badanie, oczywiście nie prześwietlenie, tylko badanie na sali przez lekarza. Lekarz pytał się Mateusza, w której rundzie poczuł, że coś tam się dzieje w obrębie żeber, bo takim fragmencie ciała. Tutaj sobie rozmawiamy, Mateusz powiedział, że nie wie dokładnie, że prawdopodobnie było to jakieś dwie rundy przed tym feralnym poddaniem walki, czyli gdzieś w okolicach szóstej, piątej rundy. Lekarz tam posłuchał Mateusza, po czym stwierdził, że prawdopodobnie to jest coś z żebrami, prawdopodobnie jest to złamanie żeber. Potem podobno, natomiast przy tym badaniu już mnie nie było, był jeszcze drugi lekarz, inny podobno, który egzaminował Mateusza i tam konkluzja była podobna, że albo złamanie żeber, albo uszkodzenie chrząstki takiej międzyżebrowej, bo to jest jedna rzecz, oprócz żeber tutaj mogło ulec destrukcji w tej walce. Chrząstki, które łączą żebra z jednej strony z kręgosłupem i z drugiej strony z mostkiem. Jeśli są tutaj medycy na sali, to proszę o korektę, ale wydaje mi się, że mówię poprawnie. No i to jest jedna z tych dwóch rzeczy, tak? Albo żebra, albo chrząstki międzyżebrowe. Jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba wiedzieć, że żebra tutaj w dolnej partii, w pobliżu bioder są bardzo, bardzo silnie unerwione i to może być taki ból bardzo, bardzo mocny, wręcz nie do wytrzymania. Mówił też o tym Piotrek Wilczewski wczoraj, bodaj w rozmowie z Przemkiem Osiakiem po walce, że on sam kiedyś doznał takiego złamania i to jest ból potworny. Co do momentu, w którym powstała ta kontuzja, bo to też jest takie dosyć dyskusyjne, tak? Sam Mateusz nie wie dokładnie, kiedy to się stało. Co więcej, też nie do końca wiemy, czy ta kontuzja była po ciosie Chrisa Blama Smitha, choć w tej rundzie poprzedzającej poddanie walki Chris Blam Smith faktycznie kilka takich ciosów soczystych na żebrach Mateusza ulokował. Zresztą w rozmowie z Przemkiem Osiakiem przy ringu tuż potem Chris Blam Smith mówił, że jego trener Shane McGuigan zwracał uwagę w trakcie walki na żebra Mateusza Masternaka, że coś tam jest nie tak i żeby na te żebra zapolować. Chris Blam Smith zapolował i efekt był taki, że walka była przerwana. Natomiast no, nie mamy żadnej gwarancji, czy to, co powiada Chris Blam Smith po walce, to jest zgodne z prawdą, czy faktycznie tak się tam się tak działo w narożniku, czy to jest dopisywanie historii no, do takiego rozwoju wydarzeń, jakiego byliśmy świadkami. Potem jeszcze pod hotelem rozmawiałem z ludźmi z narożnika Mateusza Masternaka i oni mają taką teorię, że to niekoniecznie było po ciosach, że to być może była taka sytuacja, kiedy Mateusz klinczował, przepychał się w klinczach z Blamem Smithem, to walka była brzydka. Blam Smith trochę boksował jak z Lorenzem Okoli, natomiast tutaj trzeba powiedzieć, że mniej skutecznie, bo Mateusz w tych klinczach sobie radził. Natomiast być może taka jest sugestia z narożnika Mateusza Masternaka, że podczas tych przepychanek, podczas tego szarpania się z Blamem Smithem, coś tam się naciągnęło, coś strzyknęło, coś poszło i stąd jest ta kontuzja. No, tak jak powiedziałem, ciężko dokładnie zdiagnozować, wskazać ten moment, kiedy do tej kontuzji doszło. Ludzie w narożniku Mateusza Masternaka mówią, że to jest niesłychanie twardy człowiek. To nie jest tak, że no, on mógł walczyć dalej i poddał się lekko. No, za tym przemawia chociażby fakt, że to jest tak naprawdę w zasadzie ostatnia szansa dla Mateusza Masternaka w karierze na mistrzowski pas. No, ciężko go podejrzewać, żeby łatwo się w tej walce poddał, tak?
on twierdzi, że ten problem doskwierał mu od dwóch rund i potem coś się stało. W narożniku Mateusza Masernaka twierdzą, że on wcześniej nie sygnalizował tej kontuzji, że to nie było tak, że on rundę czy dwie wcześniej mówił, że cokolwiek się dzieje. Narracja była taka, taki był przekaz, że Mateusz jest po prostu potwornie twardym człowiekiem i on się na pierdoły nie uskarża, że być może mu coś dolegało, natomiast on tego nie sygnalizował, zasygnalizował dopiero w momencie, kiedy wiedział już, że tej walki kontynuować nie może i w związku z tym ta walka została poddana po rundzie 7. Tak wygląda sytuacja, czyli reasumując tę kwestię kontuzji, nie było żadnego prześwietlenia, przynajmniej do tego momentu, w którym do Was tutaj to wszystko opowiadam, a to już wraca wieczorem, być może jeszcze jakieś badanie będzie, natomiast wstępna diagnoza jest taka, że albo uszkodzenie żeber, albo uszkodzenie chrząstki międzyżebrowej, czy chrząstek międzyżebrowych, nie wiem, jak to się dokładnie medycznie nazywa. Jeszcze trzeba wiedzieć jedną rzecz, że kontuzja żebra to jest taka przykra kontuzja, której w zasadzie wyleczyć nie można. Trzeba po prostu poczekać, aż to się samo zagoi, no bo nie wsadzimy tego w gips, tak? I lekarz też o tym mówił, badając Mateusza, że on w momencie jeszcze, kiedy adrenalina trzymała, skoro w tym momencie czuł ten ból tak strasznie, to ostrzegał, żeby się zabezpieczyć w środki przeciwbólowe, bo w momencie, gdy adrenalina puści, być może dzisiaj to Mateusz może po prostu z bólu bardzo mocno cierpieć. Jeszcze zamykając wątek kontuzji, bo to też jest takie dyskusyjne. Słuchajcie, nie wiemy dokładnie, czy ta kontuzja powstała po ciosach Chrisa Bylama Smitha. Jeśli powstała po ciosach, no to nie ma tutaj żadnego pola do dyskusji. Mateusz przegrał walkę, bo po prostu Chris Bylam Smith połamał mu żebra. Natomiast jeśli ta kontuzja powstała wskutek jakiegoś naciągnięcia, no jakiegoś takiego odnowienia się jakiegoś starego urazu, chociaż też tutaj nie słyszałem sugestii na ten temat, no to zawsze w takich sytuacjach wracam do słów Lennoxa Lewisa, który kiedyś rozmawiając ze mną, gdy zapytałem go walkę z Witalijem Kliczką, że ludzie mówią, że no przecież Kliczko wygrywał z nim, ale potem doznał rozcięć, walkę przerwano, więc tak naprawdę jest moralnym zwycięzcą, to Lennox Lewis stwierdził wprost i zgadzam się z tym stwierdzeniem, że jeśli chcesz być mistrzem, to musisz po mistrzowsku boksować, ale musisz też mieć mistrzowskie ciało, więc ciało, które, skórę, która jest odporna na kontuzję, dłonie, które są odporne na kontuzję, czy na przykład żebra, które łatwo nie pękają, nic tam się nie dzieje, musisz być odporny na ból. No to są takie rzeczy, także no, czy ta kontuzja powstała wskutek jakiegoś nieszczęśliwego, nie wiem, naciągnięcia podczas klinczu, taką wersję słyszeliśmy, czy po ciosach Chrisa Bylama Smitha, no to trzeba po prostu oddać, że Bylamowi powiedział, że on tę walkę wygrał, bo summa summarum był od Mateusza lepszy, czy to na skutek, no nie na skutek umiejętności bokserskiej, bo widzieliśmy, kto w ringu karty rozdawał, ale wskutek, nie wiem, mocniejszego, silniejszego, młodszego ciała. I to tyle w kwestii tej kontuzji. Życzymy oczywiście Mateuszowi powrotu do zdrowia. Natomiast teraz na temat samej walki, jak ja to widziałem, no powiem Wam, że my tam się ekscytowaliśmy, siedząc przy ringu w tym rzędzie prasowym. Ponosiło nas, aż nam zwracali uwagę koledzy z Wielkiej Brytanii, że faktycznie tak było napisane w liście, że skoro jesteśmy przedstawicielami mediów, prasy, no to nie możemy okazywać emocji i tutaj wykrzykiwać, dopingować, a my tam ryczeliśmy, Mateusz. Zresztą doping Polaków był na sali niesamowity i walka układała się pięknie. No słuchajcie, to był taki boks, który się ogląda często w wykonaniu na przykład Aleksandra Usyka, tak? Czyli znakomita praca nóg, lewa ręka robiła tutaj robotę Mateusza. Chris Bylam Smith nie potrafił znaleźć absolutnie odpowiedzi na lewą rękę Mateusza Masternaka, na jego szybkie nogi, potem dokładał Mateusz prawą rękę, składał serię i nie dawał odpocząć Bylamowi Smithowi. Nawet gdy Bylam Smith próbował tego klinczu, który był skuteczny w walce z Lawrencem Okoli, z Masternakiem się to nie udawało. Masternak w klinczu znajdował drogę, żeby albo się z klinczu uwolnić, albo zadać cios w tym klinczu. Także tutaj Bylam Smith wydawał się bezradny, choć ta teoria o jakimś uszkodzeniu w klinczu jakby temu przeczy, tak? Jakimś uszkodzeniu ciała Mateusza Masternaka. Natomiast pojedynek był piękny, dobrze się to oglądało, no ale teraz wracamy do tego, o czym jest przykro mówić, to walka, zawsze lepiej jest walkę brzydko wygrać niż pięknie przegrać. To jest taki oczywiście miód na serce, tak, że Mateusz Masternak prał tego Bylama Smitha, ale walka jest przegrana niestety od czasów Andrzeja Gołoty. My tkwimy w takim kulcie w Polsce pięknie
przegranych walk, czujemy się moralnymi zwycięzcami, tak było po walkach Andrzeja Gołoty. Także Gołota mógł wygrać, ale nie wygrał. No, szkoda, że nie wygrał. Lepiej byłoby w brzydki sposób wygrać, niż ładnie przegrać. No ale taką już mamy narodową charakterystykę. To nie chcę takich historycznych porównań sięgać o powstaniach i tak dalej, no, ale coś w tym jest, tak? Że czasami się jaramy takimi pięknymi porażkami. Natomiast ja nie chciałbym tutaj, tak jak pewnie widzieliście, taki emocjonalny wywiad Andrzeja Waślewskiego, chociaż też mam na ten tu swój temat zdanie. Uważam, że Andrzej się zachował... Było to emocjonalne, ale nie spodobało mi się to zachowanie, bo zaraz poszedł do szatni Mateusza Masternaka i opowiadał o tym, że to była piękna walka. Tak? A tutaj tak teatralny gest uczynił w rozmowie ze mną, że co ty mówisz o pięknej walce. A ja nie mówiłem wcale o pięknej walce. O pięknej walce mówił sam Andrzej na początku. Ja zapytałem o te żebra. To przecież wprost przeciwnie, że to Chris Blunt prawidłowo tę walkę być może wygrał, bo po czystych ciosach. Natomiast no, co do meritum, jakby się zgadzam tutaj tak z Andrzejem, że no, że te piękne, z pięknych porażek nic nie mamy. Nie ma z tego pasów, nie ma z tego pieniędzy, nie ma z tego wielkich walk. Lepiej walkę wygrać w brzydki sposób niż ładnie przegrać, tak? No i to jest takie podsumowanie niestety tego wieczoru w Bormow. Po raz kolejny niestety muszę wracać, tak jak i Andrzej, tak jak i Jacek Szylogowski z Knockoutu i wszyscy dziennikarze, czy Rafał Mandes, Przemek Osiak był wczoraj, Piotrek Jagiełło, wszyscy wracamy w smutnych nastrojach. Po raz kolejny z Anglii niestety na tarczy, tak, przegrani. Choć no, to jest jeszcze taka uwaga właśnie, że nie powinniśmy się jarać tymi przegranymi walkami w ładny sposób, ale powinniśmy mówić. Uważam, że powinno się mówić, że Mateusz się w tej walce zaprezentował dobrze. Szkoda, że nie wygrał walki, ale dlaczego nie mówić o tym, że boksował dobrze? Mateusz pięknie boksował w tej walce, walkę przegrał. Wynik jest takim wynikiem, który nas nie uszczęśliwia. Natomiast mówmy o tym, że zauważajmy też te dobre aspekty. Nie czyńmy jakby z tej przegranej walki zwycięskiej, ale mówmy o tym, że to był ładny, piękny boks Mateusza Masternaka. Po prostu miód na serce. Jak to się oglądało przez tych pierwszych 7 rund, to wyglądało wspaniale. I uważam, że o tym warto mówić. O tym warto mówić, że Mateusz Masternak dał świetną walkę. No ale też nie, z drugiej strony nie możemy czynić z tej walki sukcesu, tak? Bo to walka ostatecznie była przegrana. I to tyle chyba, tak? Z tych takich emocjonalnych uwag. Bo to chyba wszyscy przeżywamy, tak? To niby walka wygrana, przegrana. Walka jest przegrana, to trzeba podkreślić, ale możemy się pocieszyć, tak? Na pocieszenie powiedzieć sobie, że Mateusz Masternak dobrze boksował, ale nie wygrał. Z Chrisem Bylamem Smithem, Chris Bylam Smith legitnie tę walkę wygrał. Czy przez ciosy, czy przez słabsze ciało Mateusza Masternaka, on w tej walce ostatecznie okazał się zwycięzcą. Teraz jeszcze na zakończenie kilka słów o tym, co dalej z Mateuszem Masternakiem, bo to chyba niestety była ostatnia szansa w karierze Mateusza. Obym się mylił. Widziałem gdzieś tam chyba w rozmowie z Przemkiem Osiakiem, Andrzej Wasilewski zapomniał, że chce jeszcze w ciągu roku doprowadzić Mateusza do mistrzowskiej walki. Wydaje mi się, że to będzie cholernie ciężkie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Mateusz Masternak za dobrze pokazał się w walce z Chrisem Bylamem Smithem. A nikt nie chce zawodnika, który z jednej strony nie jest specjalnie medialny, bo Mateusz Masternak nie przyciągnie kibiców za granicą, a z drugiej strony jest zagrożeniem, bo być może Masternaka w jakiś sposób lekceważyli przed walką z Chrisem Bylamem Smithem. Po walce z Bylamem Smithem każdy wie, że Masternak to jest kozak, tak? No, to ciało nie dopisało, albo Bylam Smith rozwiązał to wszystko ciosami na korpus, tutaj nie wiem, która z wersji jest prawidłowa, ale boksersko widać, że Mateusz Masternak jest kozakiem, jest na poziomie absolutnie elitarnym, absolutnie mistrzowskim, dlatego no, takie hura optymistyczne zapowiedzi o walce o Mistrzostwo Świata za rok dla Mateusza, to wsadziłbym, nie chcę mówić między bajki, ale... No dobra, powiem, wsadziłbym między bajki, że w ciągu roku to raczej Mateusz takiej szansy nie dostanie, obym się mylił, chętnie to odszczekam potem. Natomiast to z polskim boksem, no mamy jednego mistrza teraz, Łukasza Różańskiego, słuchajcie. Gościa, o którym wszyscy mówią, że nie jest dobry technicznie, ale wchodzi do ringu i po prostu rozbija swoich rywali w puch. Tutaj liczymy na tę walkę Czekajcie, spojrzę na zegarek. Czekam na... Tak, dobrze, jeszcze troszkę czasu mamy. Czekam na tę walkę z Badu Jackiem. Są nadzieje, żeby to się odbyło wszystko 17 lutego na gali w Arabii Saudyjskiej, na undercardzie gali Fury Controls, ale powiem wam, że głowy za to nie dam sobie uciąć, że ta walka do skutku dojdzie w tym terminie, bo tam jest taki problem, że są no, dwie jakby partie, dwa podmioty,
który to wszystko organizują. Z jednej strony mamy Skill Challenge, z którym związany jest Badu Jack, z drugiej strony mamy tę grupę, gdzie operuje ten organizator aktualnych tych gal w Arabii Saudyjskiej w trakcie Riyadh Season, Al Al Sheikh. Więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. No, mamy jednego mistrza świata. Michał Cieślak jest jeszcze blisko walki o pas w WBC. To jest, słuchajcie, całkiem realne. Niby się mówi o tym turnieju, który ma wyłonić obowiązkowego challengera dla Michaeliana. Natomiast no, nie jestem przekonany, czy ten turniej dojdzie do skutku. Na przykład jednym z jego uczestników jest Richard Jakwor, który wiem, że będzie teraz boksował prawdopodobnie na 99% o pas w WBO z Chrisem Bylamem Smithem, więc ten turniej się być może posypie i być może Michał Cieślak dostanie szansę walki o mistrzostwo świata, a może jakiś tam eliminator. Wiemy, że jest wyznaczony do obrony teraz Chamberlain, który też był wczoraj obecny na gali z Michałem Cieślakiem, ale zobaczymy, czy grupa Knockout Promotion zdecyduje się na obronę tego pasa, czy może pójdą w stronę tytułu federacji WBC. No niestety po tej porażce Mateusza Masternaka możliwości tutaj nam się skurczyły, jeśli chodzi o polski boks. To tyle chyba w tej nawijce. Dajcie znać, jak wy to wszystko widzieliście, bo dużo jest emocji na pewno po tej walce. Walka niestety po raz kolejny przegrana na osłodę, na serduszka. To, że Mateusz Masternak przez tych kilka rund pokazał naprawdę dobry boks. I to tyle. No. Życzymy Mateuszowi powrotu do zdrowia. Tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Buongiorno.